Pomimo wciąż rosnącej wiedzy na ten temat, ciągle poznajemy nowe tajemnice układu krwiotwórczego. Jego jak najlepsze poznanie jest niezwykle istotne dla skutecznej walki z chorobami, jakie w nim występują, w tym tej najgroźniejszej – białaczki. Ta choroba zbiera w Polsce śmiertelne żniwo i dotyka coraz młodszych ludzi. Czai się podstępnie, długo nie dając żadnych sygnałów, a ukrywa się świetnie. Fabryką komórek krwi, w cudzysłowie, jest szpik kostny zlokalizowany głęboko w naszych kościach. Stąd mówimy często, że można zmarznąć aż do szpiku kości, być demokratą aż do szpiku kości, a nawet franciszkaninem do szpiku kości, czyli bardzo głęboko. Choroby krwi często nie widać na początku, szpik jest zmieniony, a człowiek jeszcze czuje się dobrze, bo nie jest to mały guzek nowotworowy na skórze czy piersi, który można wyczuć. Jest to płynny nowotwór, dlatego że on krąży w komórkach krwi i to jeszcze nie boli, to nie daje jeszcze objawów. Dlatego właśnie długo nie mamy pojęcia o tym, że grozi nam poważne niebezpieczeństwo. Wyraźne i odczuwalne sygnały, że coś jest nie tak, dostajemy bardzo późno. Kolokwialnie mówiąc, za 5-12. Dzieje się to, kiedy szpik kostny jest już niewydolny w sensie produkcji prawidłowych komórek krwi. Pojawiają się pierwsze objawy. Te są najczęściej na tyle niepokojące, że podejmujemy decyzję o konsultacji medycznej. Czyli wtedy idziemy dopiero do lekarza. Osłabienie, infekcje i wybroczyny, krwawienie z nosa, z dróg rodnych, sińce na ciele, często takie jak główki od szpilki na śluzówkach, również z powodu małej liczby płytek. Zgłaszamy się do lekarza. Wówczas wykonana morfologia wykazuje niedobór najczęściej wszystkich trzech linii komórkowych szpiku. Od tego momentu zmuszeni jesteśmy stanąć do walki, na śmierć i życie. Choć mogłaby być ona znacznie mniej groźna i mniej wyczerpująca dla naszego organizmu, gdybyśmy tylko dali sobie na to szansę. Stąd jest nasz apel od lat, aby każdy dorosły człowiek przynajmniej raz w roku miał zrobioną morfologię krwi. Bo wtedy możemy wykryć tę chorobę, jak jeszcze nie daje swoich objawów, a na pewno białce glądzej przewlekłe można ją ci w pełni skutecznie leczyć. Nawet nie drogą przeszczepu szpiku, ale mamy nowe możliwości. Czyli badanie raz w roku morfologii krwi powinno być standardem. Nie jest do dzisiaj jeszcze i o to jako hematolodzy walczymy. Badamy się jednak bardzo niechętnie. Wizyty u lekarza ograniczają się do okresowych badań wymaganych w miejscu pracy. To właśnie podczas nich często znienacka spada na nas wiadomość o tym, że zostaliśmy zaatakowani przez chorobę. Tak zwane nowotwory lite, atakujące narządy wewnętrzne, czyli na przykład skórę, dają widoczny objaw w postaci guzów. Wczesne ich wykrycie i zdiagnozowanie daje nam jeszcze szansę na szybkie i skuteczne leczenie. Białaczka, kiedy zaczyna dawać konkretne objawy, jest już przeważnie mocno zaawansowana i walka z nią jest już wtedy trudna. Niewydolność niezwykle ważnego dla nas szpiku kostnego powoduje natychmiast zagrożenie życia. Zbyt często zdarza się, że na wizytę u lekarza decydujemy się za późno. A czas to w tej chorobie jeden z najważniejszych czynników. Pacjenci trafiają do nas w bardzo zaawansowanym stadium choroby. I przykładowo, no jeżeli pacjent trafi w stadium pierwszym, powiedzmy sobie, szpiczaka mnogiego, to jego przeżycie wynosi zazwyczaj 3 do 5 lat. Natomiast jeżeli trafi w najbardziej zaawansowanym stadium, to przeżycie nie przekracza kilkunastu miesięcy. Jak podają źródła, średnio co półtorej godziny jeden z naszych rodaków dowiaduje się, że ma białaczkę. Przyjechałem z Anglii i jak jechałem samochodem, to mi się tutaj pojawił taki guz, powiększona śledziona i zrobiłem badania. Się okazała ostra białaczka szpikowa. A ja mam jej zapisy, tak? No i wtedy zostałem przyjęty tutaj na oddział. Stan był krytyczny, miałem 90% już zajętego szpiku. No po prostu lekarze podjęli natychmiastowe leczenie i jak widać pozytywnie to wyszło. Dzisiaj jest pan w dobrej formie. Dzisiaj jestem w dobrej formie. Osiągnąłem już stan remisji, lekarze osiągnęli i czekam na przeszczep. Nowotwory atakują w naszym kraju coraz częściej ludzi w średnim wieku, a niekiedy nawet bardzo młodych. Takie jak Tobiaszek, trzylatek, któremu mimo wysiłków nie udało się pomóc.
W ratowaniu życia chorych na białaczkę kluczową rolę pełni przeszczep szpiku kostnego. Jego dawcą może być każda zdrowa osoba, która podejmie decyzję o zostaniu dostarczycielem tego życiodajnego leku. Takich chętnych jest jednak wciąż za mało. O tym, jak ważne jest szybkie znalezienie dawcy, nie trzeba nikogo przekonywać. A przekonujemy się o tym za każdym razem, kiedy w potrzebie znajduje się kolejny chory. Przekonał się o tym także tata Tobiaszka. Dziś prezes Fundacji Czas Nadziei. Jak zachorowało moje dziecko na białaczkę, to się dopiero o wszystkim dowiedziałem. O rejestracji dawców szpiku, o przeszczepach. Wtedy temat stał mi się bardzo osobiście bliski. No i wtedy zaczęła się przygoda z rejestracją dawców szpiku. Oczywiście wtedy chodziło o uratowanie życia naszego synka, ale kiedy po wielu miesiącach leczenia w klinice, w szpitalu, zobaczyłem, jak bardzo jest to szeroki problem i jak wielu tysięcy ludzi on dotyczy i ludzi dzieciaków na jednym choćby oddziale onkologii dziecięcej, no wtedy sobie zdałem sprawę, że jest to bardzo poważny społeczny problem. W poszukiwaniu potencjalnych dawców dla dziecka pomógł internet. Opisana przez tatę Tobiaszka w internecie historia poruszyła wielu ludzi i zaowocowała ogólnopolską akcją. Byliśmy w szpitalu, natomiast ludzie dobrej woli, nasi przyjaciele, znajomi, a często też obcy ludzie, którzy po prostu usłyszeli o nas z internetu, organizowali akcję dawców szpiku, rejestrację dawców szpiku w różnych miastach Polski. W czasie choroby mojego synka zarejestrowało się ponad 2000 osób do bazy dawców szpiku. No niestety nasza historia się smutno kończy, bo Tobiaszek zmarł po 11 miesiącach leczenia. Natomiast te osoby, które się zarejestrowały, zostały. Podobnych, doraźnych akcji było wiele, ale ilość zarejestrowanych dawców jest ciągle zbyt mała w porównaniu do choćby naszych zachodnich sąsiadów. Kto lub co jest winne takiemu stanowi rzeczy? Wokół samej procedury rejestrowania, jak i poboru szpiku narosło wiele mitów. Wśród tych najczęściej pokutujących jest ten o inwazyjności i bolesności zabiegu pobrania. Bierze się on stąd, że jeszcze kilka lat temu metody poboru faktycznie mogły być nieprzyjemne dla dawcy. Medycyna uczyniła jednak spory postęp w tej kwestii i dziś wygląda to zupełnie inaczej. Myśmy odeszli od pobierania szpików dla celów przeszczepowych, od nakłuć kości długich, co jeszcze parę lat temu było najważniejszą metodą pobierania szpików, do metody pobierania komórek macierzystych, czyli tak zwanych przeszczepek szpiku z krwi. Pacjent jest podłączany do maszyny, która nazywa się separator. Maszyna izoluje sama te komórki i w postaci zawiesiny, która objętość wynosi 100, maksymalnie 200 ml, jest ten szpik pobierany, a następnie przechowywany w bardzo niskiej temperaturze, minus 70 stopni. Nie jest także prawdą, że organizm dawcy narażony jest na jakiekolwiek obciążenia mogące mieć wpływ na jego późniejszy stan zdrowia. By uratować komuś życie, wystarczy niewiele, a nasz organizm świetnie poradzi sobie, nie odnosząc żadnego uszczerbku. My pobieramy normalną krew i aparat służący do tego pobierania, czyli ten separator, separuje, czyli izoluje zaszczepki tego szpiku. Każdy człowiek ma około 1,5 do 3 kg w szpiku w swoim organizmie. No więc oddanie tych 100 ml szpiku to jest bardzo mała cząsteczka i właściwie po 2-3 tygodniach ten szpik sam całkowicie się mobilizuje. Zanim jednak zostaniemy podłączeni do owej maszyny i staniemy się dla kogoś ratunkiem, musimy zgłosić chęć takiej pomocy, rejestrując się w specjalnej bazie. Samo zarejestrowanie się nie czyni z nas jeszcze dawcy. By nim zostać, musimy trafić na tak zwanego bliźniaka genetycznego, czyli chorego, którego organizm właśnie od nas pobrany szpik przyjmie najlepiej. Im więcej jest osób zarejestrowanych, tym większą szansę dajemy wszystkim oczekującym na swojego bliźniaka. W Polsce baza danych to na razie tylko około 500 000 osób. Trzeba mieć na liście 20 tysięcy informacji, żeby znaleźć jednego zgodnego, niespokrewnionego dawcę dla mojego pacjenta, czyli biorcę. Stąd liczba jest ważna, albowiem różnimy się jak liniami papilarnymi i wśród niespokrewnionych osób znaleźć w pełni zgodnego dawcę, co popularnie się nazywa genetycznym bliźniakiem, no musi być duża liczba. Uratować komuś życie to naprawdę wielka rzecz. Wielka, szlachetna i bezcenna. To heroizm, który nie wymaga od nas ryzykowania czegokolwiek.
Najważniejsza jest decyzja o tym, że chcemy komuś pomóc i konsekwencja w realizacji tej chęci. Stale rozwijająca się medycyna usprawniła i sprowadziła do minimum czynności, jakie w tym celu trzeba wykonać. I dlatego dziś jedna z popularnych metod jest rejestracja przy pomocy wymazów ze śliny. Taką pałeczką się to robi prostą. Zwyczajnie taką pałeczkę wkłada się do ust. Samemu obok ślinianki pobiera się jak największą ilość śliny, z której później segreguje się materiał genetyczny. Tak pobraną próbkę wysyła się po prostu na badania. Do tego wypełnia się prosty formularz składający się z jednej strony. To naprawdę nie jest skomplikowane. Tym zajmuje się dana instytucja, która nas zarejestrowała, żeby nas w tym świecie gdzieś tam znaleźć i powiedzieć: słuchaj, masz szansę uratować komuś życie. Takie właśnie słowa usłyszała pani Monika. Zarejestrowała się, by, jak sama mówi, odpłacić za to dobro, które otrzymała od kogoś, kiedy potrzebowała pomocy po trudnym porodzie. Wkrótce potem otrzymała wiadomość, że jej krew może stać się dla kogoś ratunkiem. Po tym telefonie, który dostałam z fundacji, że znalazł się dla mnie ktoś, kto potrzebuje moich komórek macierzystych, po około 6 tygodniach przychodzi do nas takie skierowanie jakby na badania, do naszej przychodni, do której należymy, do lekarza rodzinnego. Tam jesteśmy badani pod względem właśnie takiej zgodności. Później ta krew jest odsyłana do fundacji i fundacja tą krew dokładnie musi sprawdzić. Sprawdzenie ma na celu określenie zgodności genetycznej dawcy i biorcy. Jeśli jest ona na poziomie co najmniej 60%, dawca jest informowany o kolejnych, już dużo bardziej szczegółowych badaniach. Jeśli i one wypadną pomyślnie, można pobrać ratujący życie płyn. Czyli siadamy sobie na łóżeczku. Dwie rączki, w jedną rączkę wbijany jest wenflon wychodzący, a w drugą rączkę wbijany jest wenflon powrotny. Czyli tak jakby taka dodatkowa żyła do naszego krwioobiegu. Ta krew przechodzi przez taki specjalny dyfuzor, który odseparowuje z naszej krwi komórki macierzyste, które później zbierają się w takim woreczku i są dokładnie badane i podawane osobie chorej. Ta metoda pobrania jest w pełni bezbolesna i nie powoduje żadnych ubytków w organizmie dawcy. Nie jest zatem nawet konieczny dłuższy pobyt w szpitalu. Po skończonym pobraniu wracamy do domu. Tylko w około 15% przypadków potrzebne jest zastosowanie innej metody, która zatrzyma nas w szpitalu nieco dłużej, ale i jej nie trzeba się obawiać. Pacjentom w bardzo ciężkim stanie lub bardzo małym dzieciom potrzebny jest szpik pobrany wprost z kości. Wtedy konieczny jest taki dwudniowy pobyt w szpitalu, ponieważ przychodzimy rano, jesteśmy usypiani i z talerza kości biodrowej pobierany jest nasz szpik. I chciałabym teraz powiedzieć rzecz bardzo ważną. To nie jest kręgosłup, bo wszyscy boją się tego, że to jest kręgosłup, że ktoś wbija nam wielką, ogromną igłę w kręgosłup. Nie, to nie jest kręgosłup, to jest talerz kości biodrowej. To jest bardzo daleko od kręgosłupa, przynajmniej 8 cm z jednej strony i 8 cm z drugiej strony. Także nie ma możliwości uszkodzenia w ten sposób naszego rdzenia kręgowego, czyli zarazem nie ma takiej możliwości, żebyśmy my byli w jakiś sposób porażeni tym pobraniem. Życie od pani Moniki otrzymał 42-letni Węgier. Tyle wiadomo do upływu 2 lat od przeszczepu. Po tym czasie możliwe jest spotkanie dawcy i biorcy, o ile tylko obie strony sobie tego życzą. Spotkanie również organizuje fundacja. Mimo uratowania czyjegoś życia, pani Monika nie myśli o sobie jak o bohaterze. Myślę, że jestem zwykłym, normalnym człowiekiem. Kornelia głodna. Myślę, że jestem zwykłym, normalnym człowiekiem, który musiał pomóc. Chciałam i zrobiłam to. I wydaje mi się, że tak trzeba było. Że nie było innego wyjścia. I ja musiałam to zrobić. Musiałam to zrobić, ponieważ no, ktoś chciał pomóc mnie, ja chciałam pomóc komuś. Udało się. Udało się. Te dwa słowa są najważniejszymi na świecie dla tych, którzy mieli to szczęście i pośród potencjalnych dawców odnaleźli tego jedynego.
ale są też tymi słowami, na które najbardziej na świecie czekają ci, dla których tego dawcy jeszcze nie odnaleziono. Dlatego tak ważne jest zwiększanie ich szansy poprzez każdą kolejną osobę, która wykona ten minimalny wysiłek i pozostawi informacje o sobie w bazie potencjalnych dawców. Co 90 minut, średnio z taką częstotliwością, pojawia się kolejna wiadomość o kolejnym chorym na białaczkę. Pomimo tego zawsze stanowi ogromne zaskoczenie i dla chorego, i dla jego najbliższych. Białaczka nie stosuje żadnych podziałów. Nie ma grup społecznych ani zawodowych, które byłyby na nią mniej lub bardziej narażone. Taki to ponury rodzaj równouprawnienia. I dlatego właśnie, że może spodziewać się jej każdy, najczęściej nie spodziewa się jej nikt. Każdy następny przypadek zachorowania udowadnia kolejnej grupie ludzi, że i w ich otoczeniu białaczka może się pojawić. Przekonali się o tym także najbliżsi i współpracownicy podkarpackiego samorządowca Zbigniewa Sanockiego. Choroba Zbyszka nas wszystkich bardzo zaskoczyła. To jest w tej chwili nasz obowiązek, taki odruch serca, żeby pomagać wszystkim, którzy dotknięci są tą straszną chorobą, jaką jest białaczka. Jest szansa walczenia z tą chorobą, do tego są potrzebni dawcy szpiku. Musimy zrobić wszystko, żeby jak najszerszą grupę osób zachęcić do tego, żeby była tymi potencjalnymi dawcami. Akcje, podczas których zarejestrowano około 700 nowych potencjalnych dawców, odbyły się już w Jedliczu, Brzozowie i w Tarnowcu. W planach są następne. Nie chodzi jednak tylko o poszukiwanie dawcy dla tego konkretnego chorego. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że mój brat Zbyszek jest chory na poważną chorobę. Lekarze wykryli u niego ostrą białaczkę szpikową. Choroba jest oczywiście trudna, ale jest ona uleczalna. Tutaj przy okazji chcę podziękować współpracownikom Zbyszka z Urzędu Gminy, którzy podjęli taką dużą akcję jakby informacyjną. Tych akcji było przeprowadzanych kilka i bazę udało się zwiększyć o kilkunastu czy kilkudziesięciu potencjalnych dawców. Dzięki wszystkim tym, którzy już wzięli udział w akcjach rejestrowania, szanse chorych na powrót do zdrowia wzrosły i teraz, i w przyszłości. Dlatego wszystkim tym, którzy na taki krok się zdecydowali, należą się słowa podziękowań i uznania. Dziękuję również tym, którzy zostali tymi dawcami, którzy wpisali się do bazy. Dziękuję im za to, że chcą pomóc Zbyszkowi i chcą pomóc innym również chorym, którzy mogą z tej bazy skorzystać. Ale ilość zgłaszanych w Polsce dawców jest wciąż niewielka w porównaniu z innymi krajami Europy. Ani rejestracja, ani nawet późniejsze zostanie dawcą szpiku nie wymaga od nas poświęceń większych niż poświęcenie niewielkiego kawałka swojego czasu po to, by uratować całe życie człowieka. Także tego, który o swojej chorobie dowie się w najbliższych 90 minutach.